Na wystawie zostanie zaprezentowana moja praca wideo, która się nazywa B i która powstała, została, to wideo zostało nakręcone w obozie, w wejściu do obozu koncentracyjnego Auschwitz KL1. Mimo że w mojej pracy wideo pojawiają się śmiechy, to jednak wbrew pozorom to jest praca poważna. Praca, która, jak powiedziałem wcześniej, powstała w sposób dosyć przypadkowy, gdyż kiedy w czasie jednej z zimowych wizyt w obozie w Auschwitz nagrywałem literę B z napisu Arbeit macht frei. Robiłem to jakby z terenu obozu na zewnątrz. Dlatego ta litera jest trochę odwrócona. I kiedy kręciłem to wideo, nagle okazało się, że przez bramę obozu do obozu wchodziła grupa młodzieży niemieckiej, ponieważ padał śnieg, świeży śnieg, także sprzyjało to jakby zabawom i takiego bardzo wesołym rozmowom. Rzucali się śnieżkami. Także a ja zostałem jakby na tym stanowisku filmując to wejście, jako że kamera nie zjechała na nich, tylko została utrzymana się na tej literze B, a oni jakby w sposób naturalny dołączyli ścieżkę dźwiękową do tego, co się działo. I takie przypadki są w mojej sztuce ważne. Widząc pracę nad ekspozycją i zaangażowanie pana Tomasza Leca, wszystko wygląda na to, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa wystawa, w której chociażby będzie można zobaczyć oryginalną płaskorzeźbę Natana Rapaporta, socrealistyczną rzeźbę Aliny Szapocznikow, wiele prac, których wcześniej nie były eksponowane. Także wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego i doświadczenia tej wystawy.